Nasz zawodnik był, no, walczył z kontuzją, no, tak trochę go usprawiedliwiamy, ale tak w rzeczywistości było. Miał tam problemy z odcinkiem szyjnym, no i nie mógł wszystkich no, chwytów wykonywać. Dzisiaj już jest chyba na 100% zdrowy i bardzo dobrze, bo to tylko oznacza, że możemy tutaj liczyć na spore emocji i przede wszystkim dobrą walkę w wykonaniu jednego i drugiego zawodnika. No to już widzimy, już jest naprawdę od samego początku, od pierwszych sekund mocna ta walka. Arek próbuje dojść do tej ręki, ale tak samo Edo przysłowiowy nie daje wytchnienia, zbiera te ręce. Tutaj też będzie miała dużo znaczenia w tej walce siła. No wyglądają panowie mniej więcej tak samo, jeżeli chodzi o gabaryty. Tutaj chyba wszystko może się zdarzyć. Doświadczenie na pewno po stronie Barsegiana. Ale Arek jest u siebie. Arek jest u siebie. Tutaj na trybunach i narzeczona, i rodzice. On tu zawsze jest dopingowany z całej dobrze sił. Dobrze mu się walczy w Raciborzu. Zazwyczaj jak są zawody rangi mistrzowskiej, to z pudła nigdy nie schodził, o ile pamiętam ostatnich kilka imprez, to tak właśnie było. Dzisiaj tylko 6 minut, tym bardziej można się sprężyć, powalczyć. Oj, mamy próbę biodra, nieudana, sędzia zalicza ją jako wpadkę. Edward Bergersian, to jest wicemistrz Europy seniorów z 2005 roku. Później, przepraszam, ale na pewno był wicemistrzem Europy. Bardzo mocny, doświadczony zawodnik. Nie idzie na emeryturę, cały czas próbuje swoich sił w zapasach i wychodzi mu to z powodzeniem. Pierwsza runda, półtorej minuty za nami, na razie bez punktu technicznego. O, tutaj próba, jeszcze wybrana głowa, ale Arek nie podejmuje akcji, próby chwytu. Ale widzimy cały czas tą pracę rąk, cały czas wykluczanie. Tutaj w drugiej rundzie na pewno ci zawodnicy będą wypompowani. Ale dzisiaj dużo lepiej fizycznie Arek Gucik wygląda, to trzeba przyznać. Widać, że już jest sprawny, umiejętności ma spore. No i teraz rywal idzie do parteru, no i będzie okazja dla zawodnika gospodarzy, by wykonać, kto wie, może skuteczny, dobry uchwyt. Teraz tylko dobrze dopiąć go i oszukać tego przeciwnika i wykonać akcję. Już widzimy próbę wózka, ale Bergersian cały czas próbuje. Mamy dwa punkty dla Arkadiusza Gucika. Czy będzie druga próba? Próbuje, ale Bergersian broni i sędzia przenosi walkę do pozycji u góry, czyli tak zwane stójki. No ale bardzo ładnie Arek Gucik się zachował w tym parterze. Obejmuje prowadzenie 2-0. No i ta walka musi nabrać rumieńców, bo myślę, że no tutaj Edward Barsegian nie pozostanie dłużny i będzie za wszelką cenę starał się odrobić straty, a to tylko może spowodować, że ta walka jeszcze bardziej nam tu się rozwinie, nabierze kolorytu i będzie przede wszystkim podobać się kibicom. Ci najwierniejsi w pierwszych rzędach tutaj sporo młodych zawodników, mamy tu jeszcze z klubu RKZ Unia Przygotowania, to już widać trochę kontroli. A tu już mamy uchwyt ręka głowa Adriana. Póki co, zawodnik jeszcze próbuje to bardzo skutecznie, bowiem reprezentant Unii Racibórz prowadzi 2-0. Kończy nam się pierwsza runda, ostatnie 4-3. Dwie sekundy, wyszedł jednak za zonę. Dwie sekundy przed końcem pierwszej rundy. Jeszcze Bergersian wypycha poza zonę Arka i zdobywa punkt. Na tablicy 2-1, koniec pierwszej rundy. I tutaj już intensywnie trenerzy klubowi podpowiadają. W narożniku Unii Racibórz widzimy Mateusza Wankę i Piotra Szczeponioka. Tutaj w drużynie z Łodzi widzimy kolegę klubowego, również z Kartus, który podpowiada. Wiadomo, on się bardziej tutaj zna na tym stylu klasycznym. Jednak Łódź słynie z tego stylu wolnego. To jest ich domena z pewnością. No ale teraz skupiamy się na stylu klasycznym, 66 kg. Powiedziałeś, że no idą na całość obaj zawodnicy w tych pierwszych 3 minutach. No i na pewno przygotowanie fizyczne może tutaj decydować. Tak trochę chyba zbyt łatwo Arek oddał ten jeden punkt w tej samej rozluźnił się w końcówce rundy, dał się wypchnąć. Może liczył na to, że będzie już po czasie. No ale prowadzi Arek Gucik, 2-1 na punkty. Jeżeli słyszy kibiców, no to oni z pewnością mogą go tutaj trochę ponieść. No i na tej ambicji dowiezie to zwycięstwo do samego końca. Na razie MKZ Unia Racibórz po dwóch walkach
prowadzi 5-1. Jeżeli Arek Gucik wygrałby, no to mielibyśmy zapis 3-1 i no i byłoby już naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wynik po trzech walkach, no ale na to musimy jeszcze poczekać, bo tutaj wiele rzeczy może się wydarzyć z jednej i z drugiej strony. No i sędzia przenosi walkę do parteru. Arek tutaj jest dużo aktywniejszy w tej sytuacji. Nie, nie, przepraszam. Nie. Arek idzie tutaj do parteru. Jednak tak, sędzia zdecydował, że Edward Bergesian jest aktywniejszy. No i teraz będzie musiał parteru. Arek Gucik bardzo, bardzo uważać. Zobaczymy, jak w tym parterze poradzi sobie Edward Bergesian, który próba teraz wyniesienia i wózek. Oj, broni się dobrze. Prawie, blisko było. Próba wyniesienia, tu atak jeszcze. Chyba sędzia powinien przerwać tę akcję i tak też robi, chociaż Bergesian próbuje, ale świetnie w defensywie teraz popracował Arkadiusz Gucik. Wychodzi z obronną ręką z tych opresji i znów walka toczy się w stójce. Ostatnie dwie minuty, no nawet minuta 45. Coraz tutaj mocniej krzyczą kibice, oni zdają sobie wagę, jak jest ciężar gatunkowy tej walki dla gospodarzy. Może być już naprawdę bardzo pięknie po tych trzech walkach, no ale tutaj nie można dzielić skóry na niedźwiedziu zbyt wcześnie, bowiem zapasy nie takie rzeczy widziały. To jest bardzo dużo, półtora minuty jeszcze, wszystko może się okazać. Tak jak widziałeś, dwie sekundy i strata punktu do końca rundy, ale widzimy już tutaj, Arek jest naprawdę mocnym zawodnikiem, wybiera tą rękę, wyklucza cały czas zawodnika z Łodzi i liczy też na to, że sędzia pokaże bardziej pasywną walkę zawodnika niebieskiego i przeniesie ją do parteru. Widzieliśmy, Arek w parterze był mocniejszy, wykonał akcję wózek za dwa punkty. Praca rękami, widać, że to jest styl klasyczny, zawodnicy są bardziej wyprostowani, mocna praca rąk, napór na tego zawodnika i kto jest mocniejszy, kto wytrzyma, kto wykona najlepszą akcję, wygrywa. Cały czas wybieranie tej ręki przez Arka, prawą rękę swoją wyklucza, lewą rękę zawodnika i zbicie, ale sędzia uznaje, że był to chwyt niedozwolony. Przerywa tą akcję i wznawia ją od początku. Niespełna 40 sekund do zakończenia walki. Widać, że potwornie obaj zawodnicy są już zmęczeni. No, próbuje Bergesian, teraz próba musi Arek. Głowa, ale Arek wychodzi z tego. Dalej wyklucza, cały czas zawodnika wyklucza. Uniemożliwia mu wykonanie akcji. Cały czas jest napór, teraz już Bergesian. Ostatnie 15 sekund, musi naprawdę iść do przodu, zaryzykować jakąś akcją, jakimś chwytem, żeby zdobyć punkty. Zobaczymy, jak to się zakończy. Jeszcze tutaj uchwyt, ręka, głowa. Chyba nic już nie, pięć sekund. Nie będzie. 5 sekund powinien wybronić się Arkadiusz Gucik i dowieść te zwycięstwo do samego końca. Ale tak jest. Mamy wrzawę, jak tak jest. Się cieszą, naprawdę widać. Arek jest tutaj naszym rodowitym zawodnikiem. Całe trybuny się cieszą, widzimy, jak wstają, klaszczą. Brawa dla Arka za tą walkę, naprawdę z doświadczonym zawodnikiem, mistrzem Polski z tego roku, wygrywa 2-1.